Polscy pracownicy niestety są słabo zaangażowani w pracę, bo szacuje się, że około 14% polskich pracowników to są pracownicy zaangażowani. Natomiast polscy pracownicy czują się zaangażowani w pracę. I to są dwie różne rzeczy, z których musimy zdawać sobie sprawę. To subiektywne postrzeganie zaangażowania przez każdego z nas jest na bardzo wysokim poziomie. W ostatnim badaniu Zaangażowanie i benefity 2024 zrobionym wspólnie NPulse i NICE respondenci, a było ich ponad 1000, wskazali w 80%, że czują się zaangażowani w pracę. Więc ten rozdźwięk jest znaczący. I tu powinniśmy zastanawiać się, dlaczego tak jest i z czego to wynika. Zaangażowanie przekłada się na każdy aspekt naszego życia, nie tylko na pracę. I to jest dlatego tak bardzo ważny konstrukt, jeśli chodzi o kwestie zarządzania. Zaangażowanie to dobre relacje, dobra komunikacja, to zadowoleni klienci i oczywiście wyższe zyski firmy. Szacuje się, że zyski mogą być wyższe, jeśli ma się wysoko zaangażowany zespół, nawet o 22 do 24%. Ale strata w wyniku braku zaangażowania to aż 34% wysokości wynagrodzenia rocznego pracownika. Także warto zastanowić się nad tym, co robić, żeby angażować pracowników. Pracownicy bardzo potrzebują sprawczości i doceniania. Ale sprawczości nie na poziomie zarządzania całą firmą, bo nie każdy chce brać odpowiedzialność za duże procesy czy za duże pieniądze. Pracownicy chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób pracują, jak pracują, chcą być wysłuchani i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, o których nam mówią, kiedy przeprowadzamy badania w organizacjach. Kiedy badamy zaangażowanie, słyszymy też, chcemy być doceniani. Chcemy, żeby ktoś zauważył, że dobrze pracuje. To jest kolejna rzecz. Są oczywiście też benefity. Benefity są bardzo ważne i 24% pracowników uważa, że one ich nie budują ich zaangażowania, ale ponad 50% mówi, tak, czuję się bardziej zaangażowany, dlatego że mam benefity w pracy. Więc te potrzeby są różne. Różne są też potrzeby w zależności od grup wiekowych. Więc wszystko zależy od tego, jak skonstruowany jest zespół, w jakim wieku są ci ludzie i na jakim etapie swojego życia są.